Siema kochani, witajcie w drugim odcinku The Sims 3 Szybka Jazda Akcesoria. W tym odcinku pokażę wam tryb kupowania i budowania. Ale najpierw dam wam znać na Discordzie, jak zawsze. Dobra, dałem wam znać. Podgląd na TikToku. Dobra, mam. Slord. Susu. Dobra. To tryb kupowania i budowania z akcesorii Szybka Jazda. Zaczęliśmy już tutaj trochę garaż budować. Wstępnie tak wygląda. Dobra, to lecimy. Siema. Dobra, szybka jazda tutaj. Dach na razie usuńmy, żeby wszystko było widać. Dobra. Siema, siema. Dobra. Szybka jazda. Daję wam. Stół roboczy. Tak, potem po zmroku. Tak. Takie biurko. Taką kanapę, wersję trzyosobową też, fotel, takie krzesło, taki bar i do tego oczywiście te krzesła. Co jeszcze? Taką lampę dostajecie. Z tymi akcesoriami. Taki jest zakaz przejścia. Sygnalizację świetlną, jako taką dekorację. Tu macie neon na ścianę. Takie oświetlenie dziwaczne. Takie. Też do tego baru. Taki znak. Taki obraz. To jest super. Jak ktoś na przykład tworzy historię.
To jest ekstra. Można zrobić taką męską jaskinię. Możecie zrobić taką męską jaskinię, wiecie. Patrzcie, tu macie takie koła, kurwa, takie typowo męskie. Macie pozdrowienia od Kimasa, z którym graliśmy trochę w Minecrafta. Z moim kolegą. Można nawet powiedzieć przyjacielem. Tak, macie jeszcze taki dywan, który wygląda jak winyl. Też pozdrowienia ma. Więc macie kilka wersji. Taką. 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 Więc dywan jako... Więc dywan jako winyl. Super pomysł. Tu macie jakieś takie starodawne urządzenie, biletomat. Nie wiem. Nie oceniam. Tu macie dekoracyjną taką stację, jak były, żeby zatankować samochód. Więc ten dodatek jest taki do stworzenia takiej historii. Możecie sobie stworzyć na przykład starodawną... do tankowania. Młotek. Też macie młotek. Zestaw narzędzi. Jakieś wiadro. Jakieś skrzynki. Pachołek. Tu macie też jeszcze taką dekorację. Papryczki chili. Też jeszcze macie tak wiszące. Tutaj macie kieliszeczki, ale nie jest pełne. I tu macie zestawy płyt winylowych. O kurwa. To gra się wyłączy? Nie wierzę, że się wyłączy. Great. Dobra, usuńmy cechę. 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 Usuńmy current game. Też.
Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Super, po prostu super. Nie wiem, co to jest. Worek darów. Worek darów. Uwielbiam, jak się wyłącza, naprawdę. Love it. Patrzcie, nie ma żadnej dziennej promocji. Dziwne, no nie? Czyżby chcieli store zamknąć? Kocham Simsy, ale te crashe. Podczas trybu budowania po prostu się jebie i chuj. Ile to trwało? Thank you.
przepraszam. Myślałem, że ten live będzie krótki. Że wam pokażę tylko te obiekty, zbudujemy ten garaż i zainstalujemy po zmroku. No ale widzicie, problemy. That girl is a problem, girl is a problem, problem. Dobra, włączę się zaraz od razu, jak się załaduje. Szkoda waszego czasu. Albo przytnę to wideo może. Dobra, przytnę je. Hej. Na razie żadnego. Ale wszystko przede mną, mam 4. A ty ile, Magda?
Dobra. No to jeszcze raz. Stół, biurko, kanapa, długa kanapa, fotel. Nowy bar. Lampa. Znak ostrzegawczy. Neon. Nowe oświetlenie. Drugi znak. Jest kilka wersji, patrzcie. Jest kilka wersji tego znaku. Uwaga, gnomy na przykład. Uwaga, zakręty. I uwaga, lamy. Nowy obraz. Ściana z narzędziami. Koła. Dywan, który wygląda jak winyl. Stary biletomat. Stare do tankowania maszyna. Młotek. Skrzynka z narzędziami. Metalowe wiadro. Skrzynki. Pachołek. Takie decoration. Wisząca papryczka chili. Karafka. Płyty winylowe. Jeszcze jedna taka skrzynka na narzędzie z różnymi rzeczami. A to jest pewnie do mycia samochodu. Taki zestaw do mycia samochodu. No, to już jest. Patrzcie, to jest poważny stół. Ten wygląda super. Tu macie szapkę na trofea. Wszystkie nagrody, które wygraliście. Nowy filar. Metalowy oczywiście, żeby pasował. I teraz nowe samochody, których nie będziemy wszystkich kupować, bo nie mamy aż tyle kasy.
ale wam je chociaż pokażę. Jeden samochód sobie kupimy. Będzie stał tu. Dobra, samochody jakie dostajecie z tym dodatkiem, to macie tak, za 81 tysięcy ten cool samochód. Naprawdę fajny. Super wygląda. Ten taki, niekoniecznie. Taki, ten jest śmieszny. Ale takim też możecie jeździć po mieście. Nic nie stoi na przeszkodzie. Taki. Ten jest cool. Taki. Ultra szybki, jak z Need for Speeda. Taki. O, ten jest super. Ten jest ekstra. Ten jest ekstra. Taki, też z płomieniami, też cool. Taki, ale dziwny kształt. Taki. I najdroższy. Kosztuje 175 tysięcy. Ten. Jest dostępny w takich wariantach kolorystycznych. Klasyczny żółty. Ten z lamą. Drugi jest też z lamą. Więc mamy wersję z lamą i wersję bez lamy. My zrobimy sobie różowy. Tak. No. Więc te obiekty wszystkie dostajecie z tymi akcesoriami. Powiem wam, że nawet spoko. Wiadomo, nie jest to jakieś super, bo ten dodatek głównie skupiał się na samochodach, tak? Więc to dostajecie. Samochody. Więcej samochodów. Ale są też ładne obiekty. Dobra, to zostało nam ładne ułożenie tego wszystkiego. Ułożymy to sobie ładnie. Męską jaskinię zrobimy sobie tutaj. Tak. Tu damy ten stół. Zróbmy może inaczej. Tu dajmy to. Super to wygląda. To jest git. Naprawdę. A tu damy te kołpaki po prostu na przykład. Choć one wyglądają jak taka dekoracja, a nie jako taka męska jaskinia. Więc ja bym to dał tutaj. Tu niech sobie jeszcze ta skrzynka leży. Albo to wiadro tutaj damy. Ale w innym kolorze. Niebieskie na przykład. A te skrzynki mogą tu być. Mogą tu być.
I to musimy jeszcze ustawić tutaj. Nie, te skrzynki damy tu. Tutaj po prostu. A to damy tak. A są inne te narzędzia jeszcze? Nie widzę, że one chyba tylko kolorami się różnią. No. Zróbmy tak, a tu zrobimy metalowe po prostu. Może by nam pasowało. No i tu będzie miał taką męską jaskinię w tym rogu. Filara nie będę tu dawał. Choć w zasadzie nie, filar musi też być. Filar musi też być. Tu w rogu zrobimy ten bar. Z tym neonem. Damy te chorągiewki. Tu możemy dać jeszcze te płyty. Nie, tego nie można chyba ruszyć. No chyba, że neon damy tu z boku, winyle damy tu, o, tak jest super, i damy tutaj jeszcze ten dywanik winylowy, o, a obok jako decoration. Damy to czerwone, żeby pasowało do stolików. Do tego jest to oświetlenie jeszcze, które damy tutaj. Dobra, tu mamy to i pachołek, to ja bym to po prostu dał tutaj, a pachołek na przykład... Chyba, żeby było śmiesznie, to pachołek damy tu. O, a co damy tutaj? Good, bo to mi w ogóle nie pasuje tutaj nigdzie. Tak, i to samo oświetlenie też musimy tu dać, żeby widział, co robi, nad czym pracuje. Podamy je tutaj. I girlandę też możemy tu jeszcze dać na przykład. A girlandę mogę, patrzcie, mogę ją obniżyć. Albo podwyższyć. To dajmy girlandę wysoko, a to damy niżej. I zrobimy tak, o. Tak. I tak. Ale super! To jest git.
dobre. Kolumna może być sobie na przykład tutaj, czemu nie? Tu możemy dla efektu jeszcze dołożyć na przykład to światło tutaj. Albo tutaj. No nie, bo wtedy nie przejdą chyba tędy. Możemy jeszcze... O, i ekstra. O, to wyżej. Okej. I tutaj zrobimy taki... małe miejsce takie do siedzenia. Coś takiego na przykład. I tu z tyłu będzie ta karafka. Znaczy ta karafka jest bez sensu. W ogóle ten stół jest dziwny, a gdzie jest do niego krzesło? Gdzie jest krzesło do niego? Brakuje mi tutaj czegoś. Ten zestaw jest niekompletny. Ten stary biletomat naprawdę nie wiem do czego jest. Nie wiem do czego mamy tego używać, ale... Chuj. Jakie dodatki, takie rzeczy. Tu damy tą lampę na przykład. A tu damy na ścianę te śmieszne znaki. Tak. Damy ten obraz. Damy jeszcze to, bez ładu i składu, ale co zrobić? I tu damy papryczki chili, jakby ktoś chciał do drina papryczkę chili, to tutaj będą sobie wisieć. O, tak tutaj będą wisieć. Śmieszne. Dobrze. To jest w ogóle, nie wiem... Co to wymyślili, sobie pomyśleli? A, wjebnij tutaj jeszcze. To biurko. Będą się cieszyć. Więc dali biurko. A co ja sprzedałem tam? A tu jest. No, a tu damy te trofea. Hejo, hejo. Tu damy te trofea i w zasadzie możemy trochę to przesunąć jeszcze. Tak. Tak, bo ten stary biletomat jest dziwny.
dziwnym. Dziwne to jest wszystko. Bardzo dziwne. Dobra, i tutaj będzie się zamykać to pomieszczenie. Możemy teoretycznie dać tu jeszcze jakiś stolik. Ja bym dał jakąś etażerkę, która by pasowała do tego stylu. Nie, to nie będzie pasować. Nie ma takiej pasującej. No. No chyba, że ta po prostu. Dajmy tą. Tu będzie ta karafka. Tu będzie ta karafka, jakby ktoś chciał się napić. No i git. Super. Okien nie ma nowych. Także chujnia. Ale dobra, damy radę. Tu raczej też nic nie będzie, bo by się wyświetlało tam. No, nie ma nic. Ale damy po prostu... Nie. Dobra, dajmy to. Ale zmienimy na metale. Gdzie jest ten wzór? A tu jest. Ale nie niebieski, tylko szary. O. Coś takiego. Najciemniejsze trochę. A na podłodze zrobimy też metal. Ten na przykład. O. Boże. Jak to wygląda, aż się dostaje oczopląsów. Biurko nie ma krzesła. Niestety ten dodatek nie prowadzi żadnego, więc musicie sobie radzić sami. Dobra, mamy to. Zbudowaliśmy garaż.
z męską jaskinią, z barem. Więc spoko. No. Dobra, to dodatek mamy zrobiony. Instalujemy po zmroku. Robimy przerwę i instalujemy po zmroku. Tylko jeszcze dach dam. No. Jak tam teraz z oświetleniem w środku? To mnie ciekawi. Uuu, jaki mrok. I światło idzie tylko od tych tyłów. Wow, naprawdę super to wygląda. Patrzcie, to oświetlenie jest takie słabe. Dobra. Mamy nasz barek, który zrobiliśmy. Tu jest nasz salonik, a tu jest nasza męska jaskinia. Najdroższy samochód, jaki doszedł, który też sobie kupiliśmy. Tak. Dobra, to był drugi odcinek z dodatku Szybka Jazda. Robimy przerwę obiadową. I wracamy z The Sims 3 po zmroku. Także będzie się działo, jednocześnie będziemy robić kariery z dodatku Kariera. Więc będziemy robić dwa dodatki na raz. Dobra, to dzięki za uwagę, dam wam znać, o której kolejny live. Także bajo.